Cześć, witam Was na moim kanale No i tradycyjnie co drugi piątek spotykamy się na otwieraniu szardów Ale tym razem jest coś jeszcze dodatkowego, co Plarium tutaj postanowiło zrobić I czym postanowili nas zaskoczyć Otóż, rozpoczął się dzisiaj Heroes Path Początkowo byłem poirytowany tym, że nie ma standardowej opcji, gdzie były do zgarnięcia dwie książki Ale tutaj tym razem na końcu jest gwarantowany czempion Tatura bardzo, dobry, dobra, bardzo dobra legenda. Rok temu to, był, to była właśnie świąteczna fuzja. Mam nadzieję, że w tym roku przynajmniej tak samo dobra fuzja będzie. No dodatkowo są tutaj książki, no, ale jednak cena tego wszystkiego jest y, bardzo wysoka, więc zobaczymy, y, co mi uda się zebrać. W każdym razie y, punkty nabijamy, otwierając szardy i upgrade'ując czempionów. ok no... A skoro już mowa o otwieraniu szardów, no to mam tutaj 19 sekretów i liczę na to, że jakieś perełki tutaj się trafią. Nowy Noct bardzo by mi się przydał. Jest chyba najlepszym czempionem ze slipem na, na nowego bossa, także bardzo by mi się przydał. No najbardziej bym chciał akryzję, no ale niestety sekretów jej nie trafię. No ale zaczynamy. Jest miejsce zrobione. 19 sekretów no i mam nadzieję, że szczęście dopiszę. I zaczynamy, niestety nie od legendy. UGO, bardzo dobry champion, ale już mam dwie zrobione. No oczywiście tradycyjnie, jeśli chodzi o epików, no to czekam na Dwarfa, ale nie, akurat nie tego, czekam na Geomancera. I tutaj Chancellor Jazmin. Bergoth, no to nie jest nie jest dobry epic jest pierwsza legenda, kto? Bivald Thorn no mam, była to fuzja, jest to naprawdę fajny czempion na na Hydre no ale już go prawie go zrobiłem, starczy go ubrać jeszcze na A1 atakuje jednego przeciwnika mamy tutaj 50% szans na Prowok na jedną turę, dodatkowo leczy czempiona z najniższym HP o 15% zadanych Obrażeń i to, co ważne, Prowok nawet przy weak hitu wchodzi w weak wchodzi. Na A2 atakuje wszystkich dwa razy. Pierwsze uderzenie ma 100% szans na wrzucenie Prowok ponownie na jedną turę, drugie wrzuca licza na dwie tury, dodatkowo umieszcza duży strengthen na sobie na dwie tury. Czyli mamy licz i prowok, dwie rzeczy, które bardzo się przydadzą na hydrze. Prowok oczywiście na głowę, którą możemy prowokować. 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu, a 3 ponownie atakuje wszystkich. Obrażenia zwiększają się o 5% za każdy debuff na przeciwnikach. Dodatkowo leczy nas o 20% zadanych obrażeń i umieszcza shield na dwie tury w wysokości 20% zadanych obrażeń ponownie. Także mamy leczenie, mamy ochronę, yy, mamy prowok i jeszcze mamy na koniec pasyw. Obniża obrażenia, które otrzymujemy. Od przeciwników pod wpływem Prowok o 15%. Na koniec aura 28% HP we wszystkich miejscach. Także pierwsza legenda, mam nadzieję, że to nie jest ostatnia i trafię kogoś nowego. Royal Guard, fantastyczny champion. Yy, tutaj takedown, gdzie atakuje wszystkich i obrażenia są oparte na max HP, ale ma też bardzo dobre debuffy. I to jest. Keuramis, nowy champion. Tego jeszcze nie mam. Także chociaż tyle. I kolejny. Epic Soul Drinker jeszcze 11 shardów do końca zostało. To jest moja druga legenda. Tagor, jego trafiłem już ostatnim razem, więc to jest też jest nowy epic, ale już go nie mam okazji trafić. Frostbringer, która nie ma Frizu. Drugi, Krasna, ale ciągle nie ten, którego potrzebuję. A ja już myślałem, że będzie legenda. Hofor też całkiem przyzwoity. No, Jorg też całkiem dobry, epic, ale to nie jest to, co ja potrzebuję. Gdzie jest druga legenda? Starshon jest? Co? Sisia! CCA fantastycznie, tylko ostatnio ją trafiłem, yy, właśnie ją robię. No, druga, druga, yy, drugi duplika dzisiaj, ale nie jest tak źle, bo CCA, duplika w Demon Spawn, zwolni mi Duchess, więc mogę zrobić Duchess plus, plus 3 teraz, więc nie jest tak źle. No, A1 atakuje jednego przeciwnika 3 razy. Każde uderzenie ma ile? 30% szans na zwiększenie czasu trwania. HP burn o jedną turę. Na A2 atakuje wszystkich: 100% szans na wrzucenie Weekend na dwie tury i 100% szans na wrzucenie Decrease Defense na dwie tury, jeżeli mam przynajmniej dwóch przeciwników pod wpływem HP Burn. No i to, co tutaj jest ważne, to automatycznie aktywuje wszystkie HP Burn na przeciwnikach i skraca czas ich trwania o jedną turę. A3 umieszcza HP Burn na sobie na trzy tury, potem atakuje wszystkich. I mamy 100% szans na wrzucenie HP Burn na wszystkich przeciwników na 3 tury. Jeżeli uda się to zrobić na wszystkich, to wtedy ma dodatkową turę. Mamy jeszcze pasyw. Zwiększa speed o 3% i zadano obrażenia o 3%, o 3, speed o 3, i obrażenia o 3 za każdego czempiona na polu walki, który ma HP Burn. Tutaj się liczą też nasi. Jeżeli kardyl jest w tym samym tymie, to wszyscy czempioni nasi otrzymują 3% leczenia zamiast obrażeń od HP Burn i na koniec Accuracy we wszystkich miejscach 60 punktów to jest jej aura, bardzo fajny champion no jeszcze cztery zostały, żeby tam jeszcze jeden na legendę była Ech. jakaś nowa teodor na przykład też mogły być Seeker, bardzo dobry epic Rain Beast i na koniec no, niestety, nawet to nie będzie Geomancer Bushi, beznadziejny champion. Także, no, dwa yy, no, przestańcie 2 dwa, yy, dwa duplikaty, jeden nowy epic i to będzie na tyle. Zobaczmy, ile punktów zebrałem. Tutaj 85 tysięcy. Całkiem nieźle. No, pewnie dużą część tak. Tutaj 40 tysięcy wrzucili, a chociaż może internal. Soulstone też to jest dobra nagroda. No, zobaczymy. Zobaczymy. Może dwie książki uda się zebrać jeszcze. Czekam na sam koniec. Zobaczę, ile punktów mi się uda zdobyć, i wtedy rozplanuję moją ścieżkę. To było pierwsze konto, teraz przeskakuję na drugie. Mam nadzieję, że tam będzie jeszcze lepiej. Już jestem na drugim koncie, gdzie mam 18 sacredów. No i zobaczmy. O, zapomniałem zupełnie, że jest. Yy, mam jest zwiększone szanse na Harimę. No, ją bardzo bym chciał, jak najbardziej. Zobaczmy. Zaczynamy też od Epika Kormak z nowej frakcji. Chyba go nie mam, ale to jest jeden chyba z najgorszych epików w tej frakcji obecnie. Czekam. O! Mm, już myślałem, że luck oznacza legendę. niestety. Zazwyczaj tak nie jest. Anax, bardzo fajny. Epik na klambosa potan killable. Jeszcze 13. Na pierwszą legendę Tarszona już mam. Mave No, gdzie jest ta pierwsza? Sailizja, bardzo dobry epik. Tikris tak mocno uderza. Połowa poszła i nie ma legendy. W końcu kto? Kirad Watcher. O, i to jest nowy champion. Już zobaczyłem niską postać. Miałem nadzieję, że to 10x. Nie jest aż tak dobrze, ale mimo wszystko fajny champion. I nowy champion. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy 70% szans na decrease attack. Na A2 tutaj atakuje wszystkich. 100% szans na obniżenie czasu trwania buffów. Na przeciwniku, i mamy 100% szans na decrease accuracy na dwie tury. Na trzy: Tutaj mamy Ally Protection dla wszystkich poza sobą i wrzuca jeszcze Increase Defense na wszystkich na dwie tury. Koniec: Passive. Za każdym razem, kiedy nasz champion jest zaatakowany, będąc pod wpływem. Przepraszam, jej Ally Protection umieszcza Decrease Attack na atakującym. Kira The Watcher. Nowy dwarf w mojej kolekcji. No jeszcze z 7 szardów. Mam nadzieję, że drugi wpadnie. I jeszcze nie. Suiren, nowy Epik. Na którym koncie ją ostatnio trafiłem? Nie pamiętam na którym. Mam nadzieję, że, na, że nie na tym i tu jest nowym czempionem. Jeszcze 4 szardy do końca. I czy będzie jeszcze jedna legenda? 3. Jest! Kto? Norok! Norok, champion którego mam tutaj zrobionego, ale już go chyba poza Faction Wars nie używam Na A1 atakuje jednego przeciwnika, mamy tutaj ile? 60% szans na wrzucenie block active skills Na A2 atakuje wszystkich i umieszcza block buffs na dwie tury, trzy tury cooldownu to jest całkiem dobre na, na hydrę. No i mamy fajny pasyw. Odporny jest na stun, freeze i sleep. I obniża... A tutaj może asendowaną wersję poczytamy. I obniża obrażenia, które otrzymujemy od przeciwników, którzy są pod... Nie, jeszcze raz. Obniża obrażenia, które otrzymujemy, którą otrzymują nasi czempioni pod wpływem jednego lub więcej buffów o 15%. A jeżeli nie mamy buffów, to obniża to o 25%, czyli w pasyw ma wbudowany taki strength. No jeszcze dwa szardy. Może na koniec jeszcze coś? Jest! Uho, Wither! No to jest najlepszy czepion, który dzisiaj trafiłem. Od dawna na tą panią poluję. Nie udawało mi się jej trafić, jak były 10x na nią. Super, trzecia legenda. W końcu ktoś naprawdę bardzo fajny. I drugi nowy tutaj. Na A1 atakuje wszystkich przeciwników. Mamy 50% szans na wrzucenie Liczę na jedną turę. Dodatkowo Continuous Heal na losowego czempiona na dwie tury. Na A2 umieszcza decrease defense, Increase Defense na wszystkich na dwie tury. Dodatkowo zwiększa czas trwania wszystkich Continuous Heal o jedną turę i automatycznie aktywuje. A3 usuwa wszystkie debuffy z naszych czempionów, potem leczy wszystkich o 30% swojego. Max HP. Mam jeszcze pasyw, umieszcza Continuous Heal na czempionie z najniższym HP na jedną turę na początku e, każdej tury. I jeszcze mamy Aurę. Zwiększał Resistance we wszystkich miejscach o 50 punktów. Bardzo dobry czempion. Bardzo mi się przyda, super że ją e, trafiłem. No i na koniec ostatni shard. Czy będzie trzecia legenda z rzędu? Niestety nie. Jest to Alaric the Hooded. Ktoś, kogo nie za bardzo potrzebuje. No i mamy. No, Nie wyskakuj mi, nie chcę nic kupować. Są czerwone kropki. Cztery Tutaj Wizir, legenda nowa. W Warsach też Keira, czy Kira, nowa legenda. I dwa nowe epiki: Sherokin, Suiren, czyli na drugim kącie, na głównym ją trafiłem. I w Sylvan Watchers Kormak. Jeszcze Deity i Nia, i będę miał wszystkie epiki z nowej frakcji. Na legendę i jeszcze czekam. Ile tutaj 81 tysięcy punktów do Hero's Path. ok to tyle z mojej strony. Legend troszkę wpadło, aczkolwiek dzisiaj już Joki, w którym miałem otwierać, zdecydował się sam otwierać on. Chyba miał 19 szardów. Na jednym, jedno kąte 19 szardów ten trafił 6 legend, więc ja na dwóch kątach przy prawie podwójnej ilości szardów nawet nie dojechałem do tego co on trafił. No. Jeżeli nie trafiliście, to wiecie kto wam odebrał szczęście. No a ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.